It's just you. Well, be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kamilskona Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj omówimy to, co się dzieje oczywiście na rynku kryptowalut. No i ogólnie ekonomicznie, co tam na rynku słychać. Bo oczywiście trochę zmian przez te ostatnie kilka dni, kiedy nie aktualizowałem Was, zaszło. Ostatnio rzuciłem odcinek no i o tym jeszcze chciałem powiedzieć na końcu o nowych regulacjach dotyczących kryptowalut i przyjął się widziałem bardzo ciepło, że tak powiem, już 15 tysięcy ponad wyświetleń, także widać, że ten temat Was zainteresował i wydaje mi się, że jeszcze wrzuca aktualizację w temacie tej drugiej ustawy. Dzisiaj też w ogóle jakaś informacja chodzi o twit na Twitterze, że Unia Europejska jednak chce wprowadzić KYC właśnie na wszystkie wolety bitcoinowe. Teraz muszę doprecyzować jeszcze to, czy chodzi tylko o bitcoinowe wolety, czy w ogóle o wszystkie Portfele, no, mam nadzieję się dowiedzieć tego w niedługim czasie i was w tym temacie zaktualizować, bo to na pewno wywróciłoby po prostu rynek kryptowalutowy do góry nogami lub no, odcięło troszkę Unię Europejską od tego rynku i wytworzyło jakąś tam szarą strefę pewnie, vpn -y, tor, przeglądarka i tak Ładnie by się to wszystko u nas w Europie rozwijało. No, ale to, tak jak już powiedziałem, będę starał się poruszać w następnych materiałach. Także bez zbędnego przedłużania, łapa w górę i przechodzimy do meritum. Słońce świeci 30 parę stopni na dworze, mam nadzieję, że tutaj nie przejaśni mi za bardzo tej kamery, ale ktoś ostatnio znowu zwrócił uwagę, Kamil, te słońce to ci chyba służy, no i no tak jest, no tak jest, rozmawiałem ze znajomym w dniu wczorajszym, mówi kurde weź mi nawet nie mów, 10 stopni za oknem, deszcz pada, nie chce się nic tylko leżeć w łóżku i oglądać jakiś serial. No, słońce na pewno dodaje takiego animuszu rzeszkości i się po prostu chce, więc Chwilo trwa, że tak powiem. Zobaczmy jak na kryptowalut wygląda 20 ponad tysięcy bitek, tu się utrzymuje nam już kolejny dzień 1370 za ethereum, stablecoiny nadal o 1 dolar, ale zobaczcie jakiś flipping tutaj nastał, BNB cały czas sobie dobrze radzi i przeskoczył w kapitalizacji linkowej USDC coina. USDC tutaj cały czas było za tetherem, a jak widzimy przeskoczył BNB coin i USDC, także no tutaj malutka zmiana na szczytach list nam nastąpiła. Najlepiej to Exchange i Ethereum Name Service. Zobaczcie weszło do pierwszej setki i już jest na miejscu 90. A najgorzej Chain oraz Terla Luna Classic, Terra no i celców. Także tutaj nasze ukochane platformy, które niestety no nie popisały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zawieszając swoją działalność. Jeszcze taka uwaga na początku, albo taka prośba do osób, które zajmują się projektowaniem grafik pod strony internetowe. Jak wiecie, no jestem na ukończeniu gdzieś tej swojej książki. W ciągu, mam nadzieję, miesiąca, półtora uda się rozpocząć jej sprzedaż. Więc chciałbym przemodelować tą swoją stronę Encyklopedia Kryptowalut. To jest moje dzieło, które robiłem własnoręcznie trzy lata temu jakoś. No i wygląda to oczywiście paskudnie, tak? no, ale na tamten czas mi to jak najbardziej wystarczyło. Chciałbym, żeby ta strona internetowa po prostu ładnie wyglądała, chciałbym ją przystosować pod nową tutaj szatę graficzną, pod nową książkę, więc jeżeli jest ktoś, kto się tym zajmuje oczywiście i chciałby tutaj współpracować, no to dajcie znać na maila encyklopedia kryptowalutma gmail.com, tam może jakieś swoje prace, które już dokonaliście, i na pewno się z kimś dogadam. Koniec autoreklamy. Przechodzimy do wykresu Bitcoina 20360 no, i zaczynamy powoli tutaj wybijać się z takiej linii trendu spadkowego. Zobaczymy, czy to się utrzyma jakoś mocniej, bo jesteśmy gdzieś w okolicach tego y, poziomu. Na razie nie ma co mówić, y, czy, czy Bitcoin już faktycznie wybija się z tego trendu spadkowego, czy też nie. To jest jeszcze, myślę, że za wcześnie, żeby o tym dyskutować. Ale są pewne tutaj już y, zagadnienia, które mogłyby sugerować o tym, że to są poziomy na których warto kupować tego Bitcoina, a o tym wam zaraz powiem. Jedna taka ciekawostka w temacie Bitcoina, może już słyszeliście o tym McDonald's akceptuje Bitcoina w Szwajcarii. Sieć fast foodów McDonald's właśnie zaczęła akceptować płatności Bitcoinem w szwajcarskim mieście Lugano. Można tam płacić właśnie Bitcoinem, a na samym tym terminalu znajduje się logo stablecoina USDT. Także bardzo duża informacja. Szwajcaria oczywiście to jest kraj który no, w Europie myślę, że jako jeden z pierwszych mógłby wprowadzać takie nowinki. Teraz, że rozwinięte społeczeństwo, bogate społeczeństwo, mały kraj, można szybko, że tak pamiętam, wprowadzać pewne rzeczy. Także zobaczymy, jak to się w Szwajcarii rozwinie. Przechodząc do tego, co już powiedziałem, że są pewne przesłanki mówiące o tym, że ten bull run może się już wkrótce rozpocząć, no to Faust, tutaj wieloletni Użytkownik mojego Discorda wrzucił u siebie na Twittera taką wiadomość. Raz. VIX local top. Co to jest Wix? No to jest, loka, to jest indeks zmienności S&P 500. Mieliśmy jakiś tutaj lokalny top, a tych lokalnych topów to już mieliśmy kilka, więc tym jakoś mocno bym się nie sugerował, ale faktycznie ten lokalny szczyt został wybity. Sentiment. No już jest fatalny, tak? Sentiment jest fatalny. Naprawdę no mało kto chce inwestować teraz w kryptowaluty. Mało kto chce inwestować w cokolwiek w tym momencie, projekty mają problem z tym, żeby zabrać jakąkolwiek garzę od inwestorów indywidualnych, ponieważ ludzie teraz za bardzo nie chcą inwestować. Oczywiście, WC, jakieś takie większe fundusze z tym nie mają problemu, bo mają przygotowane pieniądze na takie inwestycje. Właśnie teraz, właśnie podczas rynku niedźwiedzia, kiedy projekty przeważnie dawało najlepsze stopy zwrotu. Jeżeli zainwestowaliście właśnie w tym momencie w takie projekty, którym się udało później fajnie rozwinąć, to oczywiście to jest najlepszy moment w teorii na to, żeby inwestować, ale jeżeli przyjmijmy, że 90% inwestorów indywidualnych traci, no to skąd oni mieliby pieniądze mieć po końcu cyklu na inwestycje w nowe projekty. Dlatego projekty przedłużają teraz rozpoczęcie, czy tak powiem zbierania funduszy, przenoszą to na lepszy okres, na jakiś Początek tych wzrostów, oczywiście nie w środku rozpędzonej hosty, tylko na początek tych wzrostów te zbiórki są przenoszone w wielu przypadkach, nie we wszystkich, tak? No więc ten sentyment jest naprawdę, naprawdę negatywny. Poza tym, historycznie to właśnie czwarty kwartał roku, ta końcówka roku jest bardzo bullish dla rynku krypto. Oczywiście we wrześniu mieliśmy zawsze krachy w tym roku. Bitcoin we wrześniu bardzo dobrze się trzymał. Nie widzieliśmy jakichś drastycznych spadków. Nie, nie zaliczyliśmy tych 13 tysięcy, tych 15 tysięcy, o których się tyle na rynku mówi. Październik to jest miesiąc krachów przeważnie na giełdzie. Jak mamy mieć jakiś krach, no to on przeważnie historycznie występował właśnie w październiku. Także jeżeli uda nam się suchą stopą, że tak powiem, przejść przez październik, no to listopad, grudzień powinien w teorii być pozytywny. No i również bardzo wiele różnych indykatorów wskazywało nam. Że to już był dołek, te 17,5 tysiąca dolarów to już był dołek. Jeżeli chodzi o te scenariusze takie negatywne, no to makroekonomia jest jaka jest. Duża inflacja, brak do druku gotówki, chociaż tutaj już Bank Anglii rozpoczął ten druku o tym już Wam mówiłem niedawno. Następnie mamy no, problemy energetyczne, które mogą mieć miejsce tej zimy. Oczywiście wszystko to m.in. związane z wojną na Ukrainie plus oczywiście podwyżki 100% także tutaj makroekonomia nie stoi za tym scenariuszem byczym no i jeszcze druga sprawa to jest niska dominacja Bitcoina zawsze na tych dołkach to jednak dominacja Bitcoina była wysoko, tak? Bitcoin zbierał ten cały kapitał z altcoinów ludzie przeskakiwali do Bitcoina bo się bali, że reszta to już pospada jeszcze niżej, więc patrząc na to z tej perspektywy dominacja Bitcoina jest całkiem nisko w porównaniu do tych poprzednich cyklów ale, zauważmy, że na rynku mamy projekty, które naprawdę raz, stać na to, żeby przetrwać gorsze czasy, dwa, mają swoje naprawdę fajnie rozwinięte produkty i potężną społeczność, która wspiera te projekty, trzy, no Bitcoin jest technologią przez wielu uważanych za przestarzałą. Tak, ona jest oczywiście super działająca, mega bezpieczna, działa 24 na 7, 365 łamane przez 366 dni w roku, w przeciwieństwie na przykład do Solany no ale jednak mamy na rynku dużą konkurencję tych projektów naprawdę dobrych, więc może być tak, że ludzie widząc też po ile jest Bitcoin, tak po ile za jedną sztukę trzeba zapłacić teraz tego Bitcoina, kalkulują sobie, hmm, na tym Bitcoinie to ja może zarobię 100, może 200, 300, 400% maksymalnie, a tam mam całą masę altcoinów, dobrych technologicznych projektów, na których w teorii mogę zarobić więcej, więc wydaje mi się, że ta dominacja Bitcoina ona, nie wybije nam znowu poziomów 60, 70, nawet może i 50%, tylko faktycznie zostanie już na niższych poziomach. Może gdyby jeszcze jeden jakiś krach nastał, to ludzie na chwilę przeskoczą do Bitcoina, ale potem bardzo szybko będą starali się wejść w altcoiny po niskich wycenach, żeby spekulacyjnie móc zarobić jak najwięcej. No Także no, może być tak, że ten dołek już faktycznie był za nami. Ja nie mówię, że nie. Wiecie gdzie mam poustawiane zlecenia? Ale skłaniam się ku temu, że jeżeli Fed na kolejnym posiedzeniu swoim nie podniesie stóp procentowych, chociaż mówił, że planuje dwukrotnie podnieść te stopy procentowe, no to może trzeba będzie jednak wchodzić już w ten rynek większym kapitałem, niż tylko jakimś tutaj małym procentem. Zobaczymy. Wiecie co, nie trzymajcie mnie za słowo, że ja mówię teraz, że jest nie wiem, dołek, albo że dołek dopiero przed nami, albo że nie przed nami, bo to nie ma znaczenia, co ja sobie mówię. Rynek. Decyduje o tym, rynek albo zacznie rosnąć, albo będzie się trzymał na tym samym poziomie, albo będzie spadać, a na pewno pójdzie w prawo oczywiście, więc trzeba reagować na bieżąco. Koniec. Kropka. No i oczywiście dostosowywać się pod kapitał, który posiadacie. Bo jeżeli ten kapitał macie ograniczony i nie możecie sobie pozwolić na uśrednianie ceny przez najbliższe kilka miesięcy, no to trzeba rozważnie podchodzić do tego tematu, tak? Jeżeli tego kapitału macie więcej stać was na to, żeby kupować teraz Bitcoina po 20, po 19, 18, po 12, a później w drodze do góry też uśredniać tą cenę, to spoko. A jeżeli nie, jeżeli macie kapitału powiedzmy na 2-3 transze tylko, no to trzeba się zastanowić, jak Wy to widzicie. Ja za nikogo decydować tu oczywiście nie będę. WIX to już Wam pokazałem, no i jeżeli chodzi o te kolejne posiedzenia Fedu, to prawdopodobnie będzie to 1-2 listopada, a następnie 13-14 grudnia, tak? Tak by nam tam w tym roku to wychodziło, więc musimy się wstrzymać do początku listopada i zobaczymy jak wtedy rynek się będzie kreował, ale jeszcze takim niebezpieczeństwem idącym ze Stanów Zjednoczonych głównie i nie tylko, bo tutaj na przykład UBS to jest szwajcarski bank, no, banki mają problemy z kosztami kredytu, tak? Z utrzymaniem kosztów kredytów są pozadłużane, oczywiście, tak? No, ale wraz ze wzrostem stóp procentowych te kredyty kosztują więcej. Więc tutaj, już kolejny bank UBS, wcześniej mieliśmy Credit Suisse. No, mają tutaj dość spore problemy z tym wszystkim, więc to też nie wygląda dobrze. Czyżby nam się tutaj Lehman Brothers 2.0 zaraz miało ziścić, czyli upadek jakiegoś dużego banku, który byłby takim ostatecznym, wiecie, ciosem, który jeszcze by zrzucił giełdę nisko, a potem byśmy mieli dopiero odreagowanie, no byłoby to jakieś, jakieś wydarzeniem, które na pewno miałoby wpływ na rynek. Zerknijmy sobie na S&P 500, tutaj ten double bottom, mówiłem Wam, że ta kreska przebiła delikatnie ten, podw ten podwójny dołek, ale jak widać następne dni bardzo pozytywne dla giełdy w Stanach Zjednoczonych, 3783 Także zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijało. Jeżeli mowa o dodruku, tak, powiedziałem Wam, że Bank Anglii zaczyna powolny dodruk po to, żeby pokryć te straty związane z wypłatami dla firm energetycznych, żeby tutaj ludzie w Wielkiej Brytanii płacili mniej. No a mamy tutaj przykład Kalifornii, która będzie rozdawała po 1050 dolarów maksymalnie tak zwanych relief checks. Są to takie bony normalnie, gdzie dostaniecie hajs za to, żeby wam ulżyć mm, przez to, że inflacja rośnie w Stanach Zjednoczonych. Tak? No i tutaj małżeństwa, które zarabiają do 150 tysięcy dolarów rocznie dostaną 700, ci, którzy zarabiają więcej 500, no i następnie ta grupa największa, ta grupa najwięcej zarabiająca, tak? która będzie najmniejszą raczej grupą, dostanie po 400 dolarów. Mm, następnie dla osoby, która zarządza most no to tutaj będzie jeszcze dodatkowy bon na poziomie 350 dolarów i dla singli też tutaj przygotowany mały bonusik jest. Także można sumować te 350 dolarów, 700 no to wyjdzie maksymalnie 1050 dolarów. W Kalifornii takie bonusy będą rozdawali. No o Kalifornii, na samym tym stanie wypowiadać się nie będzie, bo jest to jeden chyba z najgorszych teraz stanów w United States do zamieszkania. Patrząc na to jakie mają Ceny mieszkań, jakie mają oczywiście podatki, jakie mają pomysły z blokowaniem samochodów spalinowych, już teraz natychmiast tylko elektryki, a później wam mówią, żebyście nie, zu, nie zużywali za dużo prądu, bo prąd jest drogi i go jest mało, więc nie ładujcie tych swoich elektryków, do których was przed chwilką przymusiliśmy. No, także widzicie. Rozdawnictwo powoli się w niektórych miejscach już zaczyna. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba poczekać na koniec odwyżek 100%. Te stopy procentowe no, też nie działają z dnia na dzień, tak? Drogi pieniądz też musi chwilę potrwać, żeby spowolnić inflację. Ludzie już oczywiście wydają mniej pieniędzy, tego pieniądza mniej krąży w obiegu, a to jest jeden z czynników, który mógłby zbić inflację. No bo jeżeli mniej będziemy wydawać, jeżeli mniej faktycznie tego pieniądza, tak jak już powiedziałem, będzie krążyło w obiegu, to jest to jeden z kilku czynników, oprócz oczywiście podwyżek stóp procentowych, który powinien tą inflację, spowolnić, chyba Trader21, ostatnio gdzieś widziałem jakiegoś tweeta mówił o tym, że według niego ta inflacja w Polsce przynajmniej powinna już zaczynać spadać, maksymalnie do 20%, a później spadki przez to właśnie, że ludzie mniej wydają pieniędzy czy faktycznie mniej wydają pieniędzy, no to nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie przebywam od pół roku już, o już pół roku, od pół roku w Polsce ale jak tak się słucha trochę znajomych, no to, no to nie wiem, czy ludziom faktycznie żyje się tak źle, przynajmniej w tych dużych miastach oczywiście, tak? Ludzie płacą więcej za podstawowe produkty, ale jednak nadal mają pieniądze na to, żeby faktycznie za to wszystko płacić, ale nie ma co generalizować, no bo każdego przypadek jest inny. Krótka informacja, może już słyszeliście, że Elon Musk jednak chyba kupi Twittera, kurs doczkojna reaguje wzrostem, ale bardziej wzrostowo to zareagowała pozycja Twittera na giełdzie, bo tutaj mieliśmy wyskok z 52% dolarów za akcję do 42 do 52, a doczko do i to do tam kilka procent do góry, tak naprawdę bez echa się to jakiegoś większego obiło, z 60 centów na 66, później spadek na 63 i znowu 66, ale cały rynek delikatnie zaczął nam tutaj rosnąć, więc to również pewnie z tym jest powiązane. Idźmy dalej, bo stopa procentowa w Polsce została niezmieniona, Rada Polityki Pieniężnej miała zebranie w dniu 5 października i postanowili oni utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem stopa referencyjna NBP wynosi nadal 6,75%. No i to pokazuje nam, że Bank Narodowy Polski stwierdził, podnieśliśmy już wysoko te stopy procentowe, liczba zapytań o kredyty hipoteczne, nie tylko hipoteczne spadła. Drastycznie, w porównaniu z zeszłym rokiem to jest około 70%. Więc poczekajmy, zobaczmy, jak ludzie na to wszystko zareagują, jak rynek na to wszystko zareaguje i czy ta inflacja może faktycznie delikatnie spaść. Tak mi się udaje, że podeszli do tego tematu. Oczywiście tutaj się tłumaczą, że to stopy procentowe to jest jeden składnik tylko inflacji, że to wojna oczywiście na Ukrainie i tak dalej, rosnące ceny surowców, bla, bla, bla. Mają w tym oczywiście rację. Natomiast tak późne rozpoczęcie podnoszenia tych stóp procentowych i trzymanie ich cały czas na poziomie prawie zerowym, no i jednak nie nadążyło potem to podnoszenie stóp za inflacją. Ona nigdy nie, za, nie nadąży za tym, tak? Pamiętajmy, ale jednak no, zaczęło się to podnoszenie dość późno, a tutaj mamy porównanie inflacji i stóp procentowych na przestrzeni ostatnich no, ponad 20 już lat 25, 25 lat. Ta zielona linia to jest. Stopa procentowa NBP. Tutaj macie oczywiście polityków, którzy wtedy odpowiedzialni byli za to wszystko. No i zobaczcie. Inflacja na poziomie 18%, ale stopa procentowa 20 kilka procent. Za Balcelowicza tutaj mieliśmy inflację średnio około 6,9%. Stopa procentowa była wyższa. Następnie skrzypek. No tutaj stopa procentowa około 5%. No inflacja była poniżej tej linii. Eee, za Belki. No tu tutaj nawet weszliśmy. Jak widać, według tego w. Deflację przez pewien moment, i ten cel inflacyjny 2,5% był zachowany. No i na początku kadencji, oczywiście, pana Glapińskiego również, ale wraz z COVID-em, zamknięciem, zamknięciem ludzi w domach, rozpoczęciem do druku na niesamowitą skalę, no ta inflacja po prostu tutaj skyrocket. A zobaczcie, gdzie jest stopa procentowa. No, była praktycznie tak, jak już wam mówiłem przed chwilką, przy zerze więc. Ta akcja po prostu została wykonana za późno. Teraz musimy trochę poczekać, żeby to jakoś mogło się no wejść w życie, tak? To 100% procentowe, one samo, no płacenie raty za kredyt mieszkaniowy zapłacicie jedną, drugą, trzecią, piątą, może dopiero 10 albo 15 zacznie Was tak uwierać, że przestaniecie bardzo mocno już ograniczać wszystkie swoje wydatki, czyli tej cyrkulacji pieniądza będzie mniej i dopiero wtedy to może zacząć działać. Dobra. Tyle w tym temacie, zobaczmy jak złotówka do dolara, no to 4,86. Także tutaj spadek dość znaczący z tych 5 zł 5 groszy. Ten spadek na 4,85 to jest faktycznie całkiem, całkiem spory spadek, ale czy to jest chwilowa korekta, nie wiadomo, a do euro 4,81. Także tutaj dolar z euro się zbliżają. Dalej, BlackRock w ogóle to taka informacja, ma powyżej 5% akcji w banku PKO. No, i ta informacja musiała wypłynąć, bo jeżeli akcjonariusz ma powyżej 5%, no to musi być to oficjalnie ogłoszone. Jeżeli jeden podmiot ma powyżej 5% akcji, no to trzeba to oczywiście ogłosić. Także zobaczcie. W banku PKO BlackRock, czyli ta największa machina światowa, największy fundusz inwestycyjny na świecie, ma już ponad 5% w tym banku. Ale ja słyszałem z drugiej strony też od Was w komentarzach i tam później widziałem ten materiał, który mi podrzuciliście, że BlackRock to jest niewypłacalny um, i za niedługo już możemy zobaczyć koniec BlackRocka, tego fundusza. Nie wiem ile w tym prawda, oczywiście nie zgłębiałem aż tego tematu tak mocno, ale no, czy ten kolos miałby się ugiąć? Zobaczymy. Ethereum 1372 dolarów, to już Wam mówiłem, taka krótka informacja w temacie Ethereum. Fidelity uruchamia fundusz Ethereum Index Fund. Trzeba będzie mieć minimum 50 tysięcy dolarów, żeby do tego funduszu wejść, a odnotowali oni już ponad 5 milionów dolarów zgłoszonej sprzedaży. Także, także zobaczcie, jest tak źle, jest tak fatalnie. Ludzie nie chcą inwestować, przynajmniej mówimy o tych indywidualnych inwestorach, ale fundusze cały czas tworzą jakieś nowe produkty inwestycyjne. Jak widać w większości dla grubasów, te grubasy chcą inwestować. Na pewno nie tyle, co w szczytowych momentach, co w rozpędzonej hości, ale dalej chcą inwestować tych produktów, czy to na Bitcoinie, na Ethereum powstaje coraz coraz to więcej. Nowe ETF -y wychodzą i futuresowe i spotowe na Ethereum. Także wiecie co, my tutaj mamy problemy z takim doczesnym, że tak powiem, życiem. Niektórzy z nas, ale ci, co mają naprawdę dużo kapitału, oni teraz budują, teraz tworzą coś, co w przeciągu najbliższych miesięcy, lat faktycznie da im zarobić. Bo to jest najlepszy czas, kiedy wszyscy panikują, kiedy wszyscy płaczą, że jest tak źle, niedobrze, no to po tej, po tej nocy zawsze przychodzi dzień, po, po burzy zawsze słońce gdzieś tam wchodzi na horyzoncie, więc teraz po prostu trzeba się na tym skupić, na pracy. No i my też myślę, że powinniśmy się na tym skupić, także researchować, badać, uczyć się, polować na jakieś airdropy, bo to jest ten czas. Krótka informacja w temacie NIL protokol, bo podpisali oni partnerstwo z Google Cloud do tego, aby. Projekty, startupy, które będą się na niżej tworzyły, miały wsparcie od Google Cloud w temacie budowania i skalowania ich projektów Web 3. Także tutaj dość duża informacja. Nil po 372 był w dołku po 3,44 Nie złapałem dołka, od razu mówię. Dalej, bo to już by było tyle, jeżeli chodzi o kryptowaluty, praktycznie, ale jeszcze parę takich śmiesznych informacji, mniej lub bardziej. Lewica chce, aby każdy kto nie stać, mógł sobie kupić energooszczędną lodówkę lub inny sprzęt, chcą wprowadzić błąd na energooszczędny sprzęt AGD w wysokości 2,500 zł. Także brawo, napędzajmy tą inflację jeszcze bardziej, rozdawajmy jeszcze więcej pieniędzy. A skąd to wezmą? A skąd oni mogą wiedzieć? Jeżeli nie są u władzy, to co ja mogą mówić, tak naprawdę co są? Obowiązkowe świadczenia energetyczne dla wynajmujących mieszkań uścińskim, tak, ale tylko przy nowych Umowach najmu. Także tutaj będziecie musieli sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynków indywidualnych czy wielorodzinnych. W przypadku budynków istniejących, sporządzenie takich świadectw będzie konieczne przy ewentualnej transakcji najmu lub sprzedaży. Także to jest dodatkowy koszt, który będą musieli ponieść wynajmujący swoje mieszkania czy domy przed tym, jak podpiszą umowę z nowym najemcą, to znaczy. Ktoś wynajmuje od Was mieszkanie, ale Wy będziecie musieli przedstawić charakterystykę energetyczną budynku. I to nie jest tak, że mieszkacie w bloku, gdzie jest 200 mieszkań i wystarczy jedna taka charakterystyka na cały blok. Nie. Każde mieszkanie jest osobne. Ma mieć taką charakterystykę stworzoną do każdej nowej umowy najmu. Czyli jak co pół roku zmieniacie osobę, która u Was mieszka, która od Was wynajmuje mieszkanie, to co pół roku musicie taki papier dostarczyć. To znaczy musicie co pół roku zapłacić. Super. I nie, że kłamie, tylko był ten ministerlo pytany o to. On powiedział, no tak, każde mieszkanie musi taką charakterystykę osobno przygotować. Nieważne, że cały blok jest ogrzewany w ten sam sposób, czy to gazowo, czy, czy, czy jakoś inaczej. Nie, nieważne. Trzeba płacić. Także to jest szukanie oczywiście pieniędzy, które mogą skapnąć do budżetu. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, nasze państwo polskie zebrało miliard złotych za mandaty już niż w zeszłym roku, a jeszcze oczywiście rok tam się nie skończył, a jednocześnie mamy na drogach więcej wypadków, niż kiedy te mandaty były niższe. Czy jest to przypadek? Nie sądzę, ale przynajmniej mamy miliard więcej w budżecie na swoje głupoty, tak, socjalistyczne. No, to jeżeli oczywiście płacz jest w Unii Europejskiej, że Polska chce tutaj energetycznie być samodzielna, no i kopalnie rozwijać, węgla kamiennego, ale nam Unia Europejska zabrania tego i jeszcze każe płacić za jakiś turów, nieturów i tak dalej, no to Niemcy dopłacą do swoich elektrowni na węgiel brunatny. Komisja Europejska na to się zgodziła, powiedzieli, że jest to zgodne z prawem. Także wiecie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Tutaj jeszcze tak chciałbym Was zaprosić tylko na konferencję ABC Inwestowania. To już jest trzecia edycja z tego, co pamiętam. Dostałem zaproszenie jako prelegent na tę konferencję, żeby wystąpić tutaj w debacie, ale oczywiście nie ma mnie w Polsce, więc nie będę w stanie wziąć w niej udział. A jeżeli chcecie się zapisać, to możecie oczywiście dołączyć tutaj za darmo. Będzie to konferencja zarówno online, i po zarejestrowaniu się będziecie mogli dostać dostęp do transmisji online, ale również będzie w sali notowań GPW w Warszawie. Tak naprawdę się odbywała. Także możecie sobie tutaj przeczytać. Agenda jest jeszcze tworzona, jeszcze nie wszystkie miejsca są tutaj zapełnione, a Sama konferencja będzie miała miejsce 12 i 13 października, także już za tydzień. Cóż, tyle z mojej strony chyba. Wczoraj wrzuciłem ten film o nowych regulacjach. Obejrzyjcie sobie ten film, poszerujcie go dalej, bo naprawdę to dotyka każdego z nas. Będzie dotykało już za niedługo każdego z nas, który jest na tym rynku kryptowalutowym. A jeszcze w dniu wczorajszym wrzuciłem taką ankietę i wzięło w niej udział 4600 osób, także naprawdę niesamowita ilość. I Nie zapytałem was. Czy, gdyby w Polsce nie trzymała Was rodzina, praca, jakieś obowiązania, których nie jesteście w stanie ogarnąć zdalnie, to czy wyjechalibyście z kraju, czy zostali? No i 15% osób odpowiedziało, że zostałoby. 57% aż respondentów wyjechałaby z tego kraju, z Polski. 15-16% wyjazd czasowy, na przykład na zimę. No i 10% długie wakacje i powrót. Bardzo dużo tu jeszcze komentarzy, było, bo ponad kilkadziesiąt komentarzy z tematem: Kamil, gdzie odpowiedź? Już wyjechałem więc domyślam się, że zaznaczyliście wtedy tą odpowiedź, że wyjechalibyście. Faktycznie, nie pomyślałem o takiej odpowiedzi. I to była tylko moja myśl taka. To nie było w ogóle związane z moim tutaj pobytem, czy późniejszym moim powrotem. Tak chciałem się dowiedzieć, jak wy na to wszystko teraz patrzycie, tak, na to, co się dzieje. No i dużo było pytań też takich, Kamil, no dobra, wyjechałbym, ale gdzie? No i tutaj ze znajomym ostatnio rozmawiałem, jeszcze o tym rozmawiałem w dniu wczorajszym z Majkiem właśnie też. No tak, Ameryka Południowa, ultra niebezpieczna. W wielu rejonach to jest ultra niebezpieczny rejon. Stany Zjednoczone, pooglądajcie filmiki, jak tam się super żyje. Ile narkomanów na ulicach, ile bezdomnych na ulicach, jakie są czynsze za wynajem, jak tam ludziom naprawdę zaczęło się nie do końca dobrze żyć. To tak delikatnie mówiąc. Europa Zachodnia, no napływ tutaj przyjaciół ze wschodu i z Afryki ma znaczący wpływ na te kraje. Zobaczcie, co się dzieje w Paryżu, w Brukseli. Dalej mamy Afrykę. No to nigdy tam nie byłem, ale raczej nie chciałbym tam zamieszkać, i później zostaje wam tak naprawdę rejon, w którym ja tutaj jestem: Azja Południowo-Wschodnia, Azja Wschodnia, Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Malezja, Indonezja, Singapur. To są naprawdę kraje, które są bezpieczne. W większości wypadków ta część jest tania, część jest jednak droższa, no ale jeżeli załapalibyście jakąś pracę, no to myślę, że spokojnie się tutaj utrzymacie. No i tyle, tak? No jeszcze jest, jest jeszcze Australia, ale do Australii nie mam zamiaru się gdzieś tam wybierać. Tak samo Kanada, no kraje, które miały być taką zieloną wyspą i faktycznie cudownymi miejscami do życia, no to okazały się dość mocno komunistyczne. Różne dziwne rzeczy wprowadzane łącznie z tymi wszystkimi blokadami covidowymi itd. Tak Więc oczywiście temat nie jest łatwy. Tak jak napisałem tutaj, tak, wiem, ciężkie pytanie, ale gdzieś te myśli po prostu po głowie człowiekowi chodzą. Patrząc na to, oczywiście, co się dzieje, tylko tak jak już powiedziałem wcześniej, po nocy zawsze przychodzi dzień, po burzy zawsze wstaje słońce. Także myślę, że jakoś sobie damy radę. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Papa w górę, subskrypcja na kanale i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.